Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co czyni katolika wiecznie młodym. Zapraszam. Wykład ten jest inspirowany wykładem filozofa Józefa Pipera, wielkiego tomisty XX wieku, który również na ten temat się wypowiadał. Miał taki dłuższy wykład na ten temat i ja tutaj go streszczam, można tak powiedzieć, odrobinę upraszczając, czy też czasami może dodając coś od siebie. Nadzieja jest to rzecz, o której bardzo często się nie pamięta. Józef Piper podchodzi do niej ze strony trochę nieoczekiwanej i naświetla ją nam w sposób, który może pokazać ją z innej strony. Zadaje on najpierw pytanie, co to znaczy mieć nadzieję? Mieć nadzieję znaczy oczekiwać, liczyć na jakieś dobre zakończenie, na dobre zakończenie jakiejś sprawy. W ten sposób zupełnie spontanicznie mówimy o nadziei i zadaje on później pytanie, na co ludzie oczekują. Oczekują na sukces w pracy, na dobrze zdany egzamin, na szczęśliwe życie rodzinne, na zakończenie jakiegoś konfliktu, na życie w pokoju, na dobrą, szczęśliwą starość i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to jest dobre i godne oczekiwania. Jednak, i tutaj zadaje filozof bardzo ważne pytanie, gdy te wszystkie cele zawiodą, gdy już nic z tych rzeczy nie uda się osiągnąć, czy można powiedzieć, że życie tego człowieka jest pozbawione nadziei? Czy to życie jest już zupełnie beznadziejne? Otóż nie, wciąż jeszcze nie. Dlaczego? Czy widząc bohatera, który oddaje życie swoje za swoich bliźnich, za swój kraj, czy powiemy, że jego życie jest beznadziejne, czy powiemy, że jego życie jest pozbawione nadziei? Nie, nie powiemy tego. Właśnie te skrajne przykłady pokazują nam, że prawdziwa nadzieja leży gdzie indziej. Filozof zadaje pytanie dalej, co z męczennikami, tymi, którzy oddają swoje życie za wyznanie wiary i są jednocześnie zadziwiającymi świadkami nadziei. Oni są gotowi zrezygnować z wszelkiej naturalnej nadziei, z nadziei na wszystko, co tutaj na ziemi można osiągnąć. Właśnie w imię czego? I tutaj dochodzimy do już samej naszej cnoty nadziei właśnie ze względu na tą nadzieję. Ze względu na tą jedną nadzieję, którą jeśli się utraci, to wtedy faktycznie to życie pozbawione jest nadziei. Na tą nadzieję, bez której życie faktycznie staje się beznadziejne. Ze względu na tą jedną nadzieję męczennicy, czy też ci bohaterowie, którzy oddają swoje życie, rezygnują ze wszystkich ziemskich, małych, codziennych pragnień nadziei właśnie. Ze względu na ten jeden sukces. Nie sukces w jakimś aspekcie życia, nie w jakimś konkretnym obszarze. Powodzenie, które osiąga, które jest powodzeniem całego człowieka. Sukces całego człowieka. Jedyny naprawdę go wypełniający sukces. Nadzieję na dotarcie do celu. Nie do celu w jakimś konkretnym aspekcie. Nie do jakiegoś celu w naszym życiu, tylko do tego celu, do celu absolutnego, nadzieja na zwycięstwo absolutne. Ta nadzieja skłania męczennika, skłania bohatera oddającego swoje życie do tego, żeby porzucić wszelką ziemską nadzieję i oddać swoje życie. Ta nadzieja daje siłę do oddania wszystkiego. I tutaj dochodzimy do już samej definicji cnoty nadziei, wraz podążając za Józefem Piperem. Nadzieja to cnota, sprawność, pozwalająca nam nawet w obliczu trudności oczekiwać naszego celu ostatecznego, naszego ostatecznego zwycięstwa i wszystkiego, co doń prowadzi. Jest to cnota teologalna, cnota, która bezpośrednio kieruje się do samego Boga. I to ma wielkie znaczenie. Cnota, która bezpośrednio kieruje się do samego Boga. Są tylko trzy cnoty, które w ten sposób osiągają nasz cel ostateczny: wiara, nadzieja i miłość. I jedną z nich jest właśnie nadzieja. Bowiem ona pozwala nam oczekiwać zawsze, w każdej sytuacji, nawet pośród największych trudności, tego naszego celu ostatecznego, naszego ostatecznego zwycięstwa, tego, co najważniejsze. Aby lepiej zrozumieć, nadzieja
już w takiej przestrzeni zupełnie naturalnej, kojarzona jest z młodością. Dlaczego? Dlatego, że młody człowiek wielu rzeczy oczekuje, pełen jest zapału, gotowości do działania. Ten człowiek jeszcze wie, tak wiele ma przed sobą, że wiele jest w nim oczekiwania, a więc wiele jest w nim nadziei. Natomiast z biegiem lat, gdy oczekiwania ustępują już wspomnieniom, gdy wielu rzeczy nie udało się osiągnąć, a te, które udało się osiągnąć, być może już odpłynęły, już odeszły, właśnie stały się tylko wspomnieniami. Taki człowiek coraz mniej postępuje, gdy postępuje w latach, coraz mniej może oczekiwać od tego świata. Naturalne oczekiwanie z czasem musi ustępować wspomnieniom. I w ten sposób ta naturalna nadzieja już ucieka, kończy się, czy zbliża się ku swojemu końcowi. I tutaj w Klacza pokazuje się ta wielka doskonałość, zadziwiająca doskonałość nadprzyrodzonej cnoty nadziei. Ona daje nawet starcowi wielki, najwyższy cel, który w tym życiu jeszcze nie jest możliwy do osiągnięcia, dając mu jednocześnie zupełnie nowy wymiar czasu, wieczność, wobec którego cały ten czas tutaj na ziemi jest tylko krótkim tchnieniem. A więc z jednej strony ogromny obszar czasu do radowania się swoim triumfem, wobec którego nawet wiek starczy jest tylko mgnieniem oka, a z drugiej strony ten cel jest wciąż jeszcze osiągalny. Nawet jeśli człowiek tutaj w życiu wiele nie osiągnął, nawet jeśli właśnie po wielu latach jest samotny i opuszczony, wciąż ten cel może zostać osiągnięty. Cnota nadziei daje moc wiecznej młodości, moc wiecznego zapału. Dlatego człowiek, który naprawdę ma tą cnotę nadziei, ma w sobie niewyczerpane źródło energii, niewyczerpane źródło do oczekiwania tego, co ma nadejść, tego ostatecznego zwycięstwa. I to czyni człowieka wiecznie zdolnym do działania, wiecznie żywym i radosnym, nawet pośród cierpień i prześladowań. To jest tajemnica tej radości pierwszych męczenników, którzy szli na arenę do dzikich zwierząt z pieśnią na ustach. Człowiek, który ma nadzieję, ma swój ten cel ostateczny przed oczami i wie, że może go osiągnąć. To jest tajemnica niezmordowanej siły wielkich świętych. Tutaj warto wspomnieć, spojrzeć chociażby na ojca Damiana de Wester, wielkiego misjonarza w XIX wieku, który sam zgłasza się na ochotnika, na misjonarza, na duszpasterza na wyspie Trędowatych. I tam żyje przez wiele, wiele lat pośród Trędowatych. Sam ostatecznie choruje na trąd i jako Trędowaty umiera. Czy też Maksymilian Kolbe, który również całe swoje życie miał w sobie tą wielką siłę do działania, ten wielki zapał do działania, właśnie wielką nadzieję. Jego nie były w stanie złamać te przeciwności, bowiem on doskonale wiedział, że nie tutaj te małe życiowe zwycięstwa lub porażki będą miały ostatecznie znaczenie, ale jest ten cel ostateczny i dążąc do niego jednocześnie tak wiele zmieniał tutaj na ziemi, tak wiele działał, tak wielki apostolat prowadził. Jego Rycerz Niepokalany, gazeta, która miała milionowy nakład przed wojną. To jego największy klasztor w Europie w pierwszej połowie XX wieku. Jego klasztor w Niepokalanowie, który założył, który gromadził tak wielu zakonników, tak wielu braci. Ta niezmordowana tajemnica niezmordowanej siły wielkich świętych, to jest właśnie nadzieja. Tajemnica wiecznej młodości, tej wiecznej gotowości do działania, wiecznego zapału do działania. Daje ona bowiem tą perspektywę wieczności, ale również daje ona to przekonanie, że człowiek z jednej strony nie osiągnął swojego celu jeszcze, czyli nie pozwala to ona spocząć na laurach, nie pozwala ona zadowolić się tym, co jest tutaj na ziemi, nie pozwala ona zgubić się w używaniu tych rzeczy ziemskich, ale skłania ona wciąż do nowej walki, jednocześnie przekonując o tym, że osiągnięcie celu ostatecznego jest możliwe, jednocześnie przekonując, że faktycznie to nam się uda, że Pan Bóg obdarzy nas tym wszystkim, co jest potrzebne, żeby ten wielki, przerastający nas tak naprawdę cel osiągnąć, nasz jedyny, ostateczny cel, absolutny. W ten sposób cnota nadziei może naprawdę obdarzyć nas wieczną młodością, wieczną siłą, wiecznym zapałem, wieczną gotowością do działania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.